Witam gorąco wszystkich, ja jestem Daryc, zapraszam do polskiego mapturu na mapie Greenweaver 22. Jest to mapa, która została stworzona na FS19 i autor, twórca przerzucił ją na FS22, odświeżając. Pojemność mapy to 142.73 MB. Mapa została wydana 27.09.22 roku na wszystkie platformy. Twórcą mapy jest Part i NLD Community. Jeśli chodzi o sloty na tej mapie, to na poziomie łatwym 947, na poziomie trudnym 780, na poziomie trudnym znikają takie budynki, aczkolwiek zostają maszyny. Jeśli maszyny jeszcze sprzedamy, to zejdziemy do 681, czyli tak w miarę. Tu mamy miejsce, gdzie się prześpimy. Tu przy wieszaku na pranie się przebierzemy i tutaj mamy plac, gdzie pochowamy sobie różne sprzęty. O, właśnie jeszcze mapa. Mapa wygląda w ten sposób. Mamy na poziomie łatwym troszeczkę pola, czyli tak teren, na którym się aktualnie znajdujemy. Pole numer 27. Ten skrawek ziemi. Tam jest reszta sprzętu. No i jeszcze taki skrawek ziemi również należy do nas. Jeśli chodzi o ceny pól, są one troszkę wysokie. Aczkolwiek jeśli chodzi o precision, farming precyzyjny, to te pola w większości są bardzo żyzne. Może to jest dlatego powód, dlaczego są takie drogie. Na przykład to pole 869, 811, mniejsze 266, tutaj jest malutkie 210, także sami widzicie. Dobra, tutaj są szopy, tutaj są wiaty. Jeszcze jedna rzecz. Są włączone. Dobra. Także tutaj mamy oborę. W oborze mamy 80 krów. Obok mamy kolejne zwierzątka. Owieczek. No i co tu jeszcze mamy? Silos na kieszonkę. Zbiornik na wodę. Tutaj mamy miejsce, gdzie sobie umyjemy sprzęt. Z myjką. Zbiornik na paliwo. Tutaj mamy obornik. Tu silosy. Może na ziarno. No i tak to wygląda ten teren. Teraz sobie przeskoczę na drugą stronę, na ten drugi yard. Też można się przebrać i można się tu przespać. O, czyli dwa takie farmhouse'y to są. Tu już mamy takie większe budynki, hale. Tutaj ukryte są kurki w krzakach. 360 standardowe. Mamy stryszek. No i maszyny. Czyli budynek taki standardowy, jaki był na początku dostępny w FS22, zanim mody zostały wypuszczone. Jeśli chodzi o sprzęt, do którego zaczynamy, to mamy traktor Steyr o mocy 135 koni. Później mamy Valtre o mocy 190 koni. Massey Ferguson o mocy 170 koni. Harvester 310 koni do świar. 8,5 tysiąca litra pojemności na ziarna. Pickup, przyczepa standardowa 8000 litrów. Header do świara 6 metrów szeroki. Kultywator
Araba jest 90 koni wymaga i 2,5 metra szeroki. Dwa obciążniki 750, obydwa. Później mam przyczepę do Deutschfahrera na header 700. To i tu jeszcze mamy siewnik 125 koni i 3 metry szeroki. Takie podstawowe. Na początek. Ten obszar jest dość duży. Duże hale. Tutaj mamy maker również. Jest i warsztat. No tak, jeśli wychodzi sytuacja z miejscem na farmie. No teraz przejedziemy się popatrzeć po okolicy, jak co wygląda. Teraz tu obok mamy silos jeszcze. A może z buta to zrobię, pokażę. A, czyli jest taki osobny wjazd i wyjazd do silosu, standardowy, 500 tysięcy litrów. Coś jest, właśnie tu są kury. Czy to jest do farmy? Nie, to już nie jest do farmy. Myślałem, że ten punkt tam osobny to będzie należał to już do farmy, ale nie. Dobra, jedziemy najpierw naprzeciwko. Tutaj sobie zajrzymy. Mamy skup. Jeden, tu jest drugi. Mapa, jak widać i jak słychać z nazwy, jest zielona i dużo wody jest, rzek. Także bardzo ciekawy element. Fajnie to wygląda. Osobiście na FS19 nie grałem na tej mapie. Ale mapa jest dopracowana i dobrze zrobiona. Tutaj mamy fabrykę, gdzie zrobimy sobie mebelki. 60 tysięcy za tą fabrykę zapłacimy. Jeśli chodzi o barwy i cienie, to jest ok. Nie ma żadnych zastrzeżeń, wszystko bardzo dobrze jest zrobione. Gra hula. Tutaj w tym miejscu mamy biomas. W tym miejscu mamy świnki. Jest 270. Teraz jeszcze teren 96 tysięcy. Czyli 96 i mamy świnki. Teraz sobie przejdziemy przez rzekę na drugą stronę. Zobaczymy, co tam jest.
znaleźć jakąś drogę zdojazdową do tego. Może wtedy przejdziemy. O, jest. No, jak widać po budynkach, to jest biogazownia. Dość spory obszar. Jak na biogazownię. Obszerny. Z wiatami. Dużo rzeczy. Dostępne jest. Sama biogazownia kosztuje 3 miliony 403. I tam ileś jeszcze groszy. A jeśli chodzi o teren, to nie możemy kupić. To jest w cenie. Jeśli kupimy tą biogazownię, to teren dostaniemy również. No i tu naprzeciwko. I teraz sama tu mamy piekarnię, ale czy to jest... To jest... To rybka. 50 tysięcy za piekarnię. Zapłacimy. I tutaj mamy skup. Fabrykę sera. Fabrykę sera, 50 tysięcy. Teraz sobie zobaczymy. Czyli tak, zaczęliśmy tutaj. Później stamtąd przenieśliśmy się tu. Zrobiliśmy tutaj skupy. Później od skupu pojechaliśmy tu. Fabryka mebelki, biomas. Przeskoczyliśmy przez... Z rzekę, a tu jeszcze świnki zrobiliśmy. Z rzekę, biogazownię, no i tutaj akurat jesteśmy teraz. Czyli jeszcze został ten punkt do zrobienia, a później dół mapy. Jeśli chodzi o klimat, też to fajnie wygląda, te domki. Fajny styl. O, most. No, tutaj właśnie trzeba dużo uważać na te mosty, żeby nie ominąć, bo później można szukać, gdzie najbliższy most. Jeśli chodzi o horyzont, fajnie zgrany, fajnie pasuje z terenem. Dość przyjemnie się patrzy. O. Chciałem szybciej, niestety nie wyszło. No i tutaj mamy kolejną fabrykę. Przetwórnia. Winogron, 80 tysięcy. No i teraz udajemy się na południe mapy. Zwiedzić tam te punkty, które są oddalone. Mapa się wydaje dość czysta, skludna. Wszystko jest tak dobrze poukładane. A co za tym idzie, wygląda dość tak naturalnie. Czyli tutaj te punkty wszystkie mamy porobione. No i będziemy wzdłuż rzeki. No i tutaj, jak widać, po budynku to mamy sklep, gdzie zakupimy sobie sprzęt cały, który potrzebujemy.
Z boku jest warsztat. Muszę naprawić sobie. Dopasować. I tu obok jest kolejny punkt. Musimy dojechać do drogi, żeby dojazdowi. Tutaj mamy tartak. $100 000 za tartak zapłacimy. Standardowy. No i dobra, zobaczymy teraz, gdzie jesteśmy. Czyli teraz z tego punktu udaliśmy się tu do sklepu tartak. A widać, że jest fajnie dopasowane, bo tu jest teren, gdzie jest leśny. 839 tysięcy kosztuje, także nie ma daleko jazdy do tartaku. No i teraz pojedziemy tu w dół. Zrobimy te punkty tutaj na dole. Sklep jest fajnie otoczony rzeką, jakiś pałacyk z fosą. Fajnie to wygląda. Ciekawy pomysł, naprawdę. No i teraz będziemy do punktu tam, co widać na mapie. Może sobie to tak przełączę lepiej. I tutaj mamy stację paliw. O. Tutaj w górę jeszcze pojadę, tam był jeszcze jeden punkt. Po środku. To jest to pole tutaj, które należy do gracza na poziomie łatwym. O, przejechałem. No i tutaj mamy fabrykę. Budynek dość ciekawy. No i tutaj mamy sprzętalnie za 60 tysięcy. I tak po bokach tych magazynach szyją, a tam pewnie są ci designerzy i kroją wzory. Tworzą nowe ciuchy. Dobra, no, teraz pojedziemy bardziej na południe mapy. To jak widać już stąd będzie młyn. Postaci skupu. Tu mamy wapno. Fajnie by było właśnie, bo te rzeki to jest takie jakby kanały, coś takiego jak w Anglii, a takie kanały są wykorzystywane do pływania łódką. Takie małe osobowe barki pływają.
Fajnie by było tu właśnie popływać tym jakim czymś. Tu mamy młyn z łańcucha produkcyjnego. Widzimy się, że tysiące kosztuje. No i to obok. Tu mamy wapno. Mamy kruszarkę. Kamień. I no, ostatni punkt, no to jest handel zwierzętami. Czyli tak, stąd śmignęliśmy tutaj przez rzekę, minęliśmy farmę, od której zaczęliśmy, stacja paliw, tutaj było do uprzedzania, stąd pojechaliśmy na skup do młyna, później przyjechaliśmy tu, młyn z produkcji, no i tutaj kruszarka, wapno, handel zwierzętami i to wszystko. Tak wygląda mapa. Jak dla mnie fajny klimat. Jeśli się komuś podoba, no to na pewno spędzi tutaj miły czas, bo naprawdę przyjemna mapa jest. Szczególnie, że te rzeki dają fajnego klimatu tutaj również swojskiego. No i przede wszystkim jest bardzo zielono. Także z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to wiecie co robić. A ja zapraszam Was już niebawem na kolejny polski map tour. Dziękuję, cześć, pozdrawiam.